Witam Was na kanale Szprechy w błocie. Dzisiaj pierwszy odcinek z takiej serii przygotowawczej do dłuższych wypraw rowerowych. Po dwóch godzinach w pociągu, po wyjeżdżaniu ze śląskich miasteczek, wreszcie znalazłem się w miejscu, gdzie zaczynają się lasy rozciągające się między Tarnowskimi Górami a Lublińcem i jeszcze dalej. Mam w planie dzisiaj zrobić około 30 km po tych leśnych duktach i zaplanowałem sobie po raz pierwszy nocleg na dziko, w hamaku, pod tarpem, jak gdyby w ramach sprawdzenia sprzętu, przekonania się, na ile jest to komfortowe dla mnie i w jakiej konfiguracji sprzętowej docelowo pakować się i wyjeżdżać na dłuższe wyprawy. A jadę teraz odcinkiem drogi, która pokrywa się generalnie ze szlakiem rowerowym Leśno-Rajza. To jest szlak o długości około 100 km, poprowadzony przez tutejsze lasy z całkiem nieźle rozwiniętą infrastrukturą turystyczną. No między innymi właśnie z tej infrastruktury mam zamiar dzisiaj korzystać. Znaczy przy źródle w dawnej miejscowości Krywałt, która już nie istnieje, jest wiata turystyczna i miejsce do palenia ognia. Tam mam zamiar zrobić sobie jakiś obiadek, czy obiadokolację, i w tamtej okolicy rozstawię sobie swoją chałupkę, czyli tarpa i hamak, i tam gdzieś spędzę noc. Szlak jest ładnie oznaczony na drzewach z symbolami LR, droga rowerowa Leśno-Rajza. Jak na razie oznakowanie niezłe, ciężko by się było zgubić. No i tu mamy przed sobą jeden z elementów infrastruktury turystycznej. Jest ławeczka, śmietnik. Jakaś mapka z opisem. Ale to jest ta. Na razie za blisko, za krótko, żeby stawać. Trzeba jechać dalej. Ale wie pan co zauważyłem, że masa bobrów się pojawiła. Dobrze, zawsze jakaś mała retencja, nie? Kupę i właśnie jak się tam dojeżdża z piekar na Żyglin, to była fajna droga, zawsze było twardo, wszystko elegancko, a teraz się robi błoto, bo... Zalewają, no. Zalewają, no. Taka ich natura, no. Taka, tak. To...
piachy są dobijające. Powolutku dojeżdżamy do miejscowości Kalety. Tak, miniemy ją lekkim łukiem po obrzeżach i znowu zagłębimy się w lasy. No, kierownica wymaga naprawy. Już się poluzowała śruba. Ale akurat jest na drodze jakaś wiatka, będzie można to wygodnie, spokojnie załatwić. Niestety kolejne odcinki, kiedy jest piach, piach i piach. I nie ma szans na tym pojechać, nawet na szerokich oponach. Na pewno nie można narzekać na monotonię nawierzchni. Przed chwileczką piach, a teraz koleiny wypełnione wodą, ale przynajmniej twardo. No jest zabawa. No po 40 kilometrach dotarłem wreszcie do resztek, pozostałości po osadzie leśnej Krywałt. Trochę drzew owocowych, symboliczny krzyż i to w zasadzie tyle, co zostało z tej osady. Teraz najważniejsze zadanie dla mnie to znaleźć źródło, bo nie da się ukryć, że wody wziąłem trochę za mało, został mi tylko niecały litr w zapasie, no a to na dzień dzisiejszy plus jutrzejszy powrót jest zdecydowanie za mało. No, cel na dzień dzisiejszy osiągnięty. Dzień dobry. Kiełbaska się smaży, kawusia zrobiona. To można zrobić małe obejście i prezentację terenu. Miejscówka jest świetna.
Co najważniejsze, woda w tym źródle jest pitna. No i to jest to, co najlepsze na wyjeździe. Gorąca kawa, kiełbaska się smaży. A za jakąś godzinkę trzeba będzie pójść w las i rozbić sobie chałupkę. Budujemy chałupkę. To jest moja chałupka na dziś. Internet się skończył, mapy nie zdążyły się zaktualizować, a to trzeba wracać teraz drogami asfaltowymi, no żeby w ogóle wiedzieć, gdzie jechać. I tu małe spostrzeżenie, mała wskazówka. Jadąc rowerem na ciężko, trzeba zwracać uwagę, jakie są perony na stacjach, z których chcemy odjechać. Zaczynałem w miasteczku śląskim, gdzie niestety perony są bardzo niskie i z góry, z wagonu, jakoś tam jeszcze udało mi się ten rower, tak powiem, zdjąć. Natomiast nie widzę najmniejszych szans, żeby rower z bagażami po prostu wnieść do wagonu z tego niskiego peronu. Dlatego nie będę wracał z miasteczka śląskiego, tylko jadę sobie do Tarnowskich Gór. Tam są perony wysokie, czyli zdecydowanie łatwiej będzie zapakować się i potem rozpakować w Katowicach z rowerem. I tak się kończy krótka wyprawa, krótka wycieczka z noclegiem.
Jak zawsze, zaczyna się na stacji kolejowej, kończy się na stacji kolejowej.